Projekt zarządu w sprawie przyjęcia wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie remontu placówek oświatowych przewidzianych do realizacji w 2014 roku. I tu bym poprosił, bo jest to projekt zarządu, ale też był konsultowany z przewodniczącą Komisji Edukacji, z panią Anielą Pazurkiewicz, z ramienia tą sprawę pilotował członek zarządu Maciej Kalęba. Prosiłbym o przedstawienie tutaj tego projektu. Szanowni Państwo, zwyczajowo taki projekt uchwały podejmuje Komisja Edukacji. Ja też w związku z tym, że ona dopiero teraz się konstytuowała po ostatniej sesji, też była taka prośba, żebym pilotował tę sprawę jako były szef Komisji Edukacji i Kultury. W związku z powyższym i na podstawie przeglądów, raportów z przeglądów poszczególnych placówek edukacyjnych stworzyłem taką listę rankingową do wyceny poszczególnych zadań placówek edukacyjnych na oświatowych na terenie 93. To jest największych potrzeb poszczególnych placówek, które zgłosiły takie zapotrzebowanie. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Jeszcze proszę bardzo tutaj. Jeszcze chciałem Pan poprawki zgłosić. W punkcie czwartym wraz z malowaniem, to jest spacja została zrobiona. W punkcie ósmym zespół szkół ogólnokształcących, zespół stowarzyszenia dużej litery D, zarówno szkół IMO. I w punkcie 11 szkoła podstawowa też z dużej litery P, podstawowa. Podstawowa, tak jak najbardziej. Dobrze, teraz otwieram dyskusję. Pani radna Aniela Pazurkiewicz, pan Paweł Wójcik i pan Franciszek Kaczyński. Jeszcze Rafałowicz. Jeszcze Rafałowicz. Takiej kolejności powinienem powiedzieć. Ja chciałam powiedzieć, że ta uchwała została przygotowana przez zarząd na moją prośbę, z tego względu, że nie byłoby trochę uczciwe z mojej strony, jeżeli bym, żeby moja komisja zajmowała się tym projektem, zważywszy na fakt, że ja nie uczestniczyłam w pracach w Komisji Edukacji, nie znałam tam tematu. Dlatego uznałam za stosowne, żeby taki projekt powstał w zarządzie, zwłaszcza, że jest tam były przewodniczący tej komisji i nie ukrywam, że nadal będę chciała z jego wiedzy korzystać do czasu, kiedy już będzie stworzony powiedzmy plan finansowy na rok 2014 i ja będę posiadała tą wiedzę. Proszę bardzo. Paweł Wójcik. Na poprawkę, żeby już macie zgłosić do poprawki, że chciałem powiedzieć, ale w punkcie 15 schodów przecinka brakuje, jest około. Proszę bardzo, pan Franciszek Kaczyński. Ja mam jedno pytanie, ja wiem, że to jest tylko do wyceny, ale chodzimy o punkt 495, to jest nowy. Tak? Wszystko? Znaczy i punkt 14, i punkt 15 są przedmiotowe systemy do wyceny, bo 95 to jest dobra pomoc, mimo nie ma przykład inwestycji. Natomiast lepiej niż wyceny i wiedzieć, jakie to będą tak naprawdę koszty, jeśli się sytuacja rozwiąże. Podobnie w szkole nr 14, gdzie tam też jest problematyczna sytuacja odnośnie całej koncepcji projektu, natomiast dobrze jest wiedzieć, koszty remontu, których możemy partycypować, bo nie wiem, że my potem ile to będzie to kosztowało. Dziękuję bardzo. Pan radny Rafał Miś. Ja właśnie poszło 95 zapytać. Wyjaśnię. Proszę bardzo, Piotr Moskwa. Znaczy to jest lista rankingowa, to jest lista do wyceny. I na podstawie wyceny to jest budżet, który będziemy dysponować, dopiero będziemy te pieniądze dysponować, to będzie w drugiej połowie roku. Czy jeszcze Państwo macie jakieś pytania tego? Byłego przewodniczącego Komisji Edukacji, a zajmującego się z ramienia zarządu. Dziękuję bardzo. Przystąpimy do głosowania. Kto jest za uchwaleniem projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Gdzie ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta.